Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpii, witam was po 3 tygodniach przerwy od Gothica 2 The Returning. Dokładnie no tam 3 tygodnie, no nie wiem dlaczego tak się stało, że nagle przestało mi się chcieć nagrywać Gothica, no po prostu brak tej kolejnej motywacji do nagrywania większej ilości gier. No, czas nagli, a ważniejsze są sprawy na głowie. No, tu trzeba przyznać i no, nie będę owijał w bawełnę. No, okres jakby mojej nauki i ogólnie bytu no, przychodzi taki dość ciężki. I chodzi o to, że nie wiem jak długo podołam tak po prostu jednocześnie nagrywając i ucząc się, no bo no taka prawda, bo kurczę, jakbym miał naukę gdzieś i tylko się skupiał na jednym, na nagrywaniu, no to nie skończyłoby się to dla mnie dobrze, a wręcz przeciwnie. Hej, ty! O, a może mnie tego nauczysz? No to super. Dawaj skillsa. A, dziękuję. A, dziękuję. No i tak możemy się chyba w sumie uczyć. Jaki? Do ubolewającej śmierci. Ile mam w ogóle skillsów, a ile mamy golda? Mało. Ale można kopać. O kurde. Nie. Nie daję rady. Nie. Za mało. Musielibyśmy mieć 20k golda, żebyśmy mogli przynajmniej to jakoś opanować bez większych problemów. To właśnie te zdechłe smocze zębacze tutaj trochę zaatakowały paladynów. Hej, ty! W sumie nie chciałem sprowadzać na nich zagrożenia, ale no pamiętacie, wtedy uciekałem, chciałem dotrzeć do Grimsa, ale jak widać, no wszystko zrobiłem po mojemu, czyli spieprzyłem. Trudno, no. Jeśli nie chcesz do tego cofać i wracać, bo ja na to po pierwsze nie mam czasu, a po drugie o, to jest ten trujący, to jest boss. O kurde. Znowu jedna. I nas zatruł. I nas w pizdu zatruł. No, koniec z tobą, bestio. Ale mamy antidotum na wszelkiego rodzaju właśnie takie zatrucia. Dobra. Dziwne, że dalej uciekam przed wrogami. To jest śmieszne, wiem. No to może pójdziemy sobie tak do Górniczej Doliny. Znaczy, jesteśmy w Górniczej Dolinie, tylko chodziło mi o stary obóz, który już nie istnieje. Tylko jakby tu przemknąć, skoro jest stado orków. Teraz znowu się rodzą problemy. I jak tu uciec? Tak po prostu. Pierwsza myśl, jaka mi nachodzi, to do przejść się wokoło. Aha. Tu też orków jest w cholerę. Z topielcem damy radę. Nie owijaj bawełnę już totalnie. No i dobra. Posprzątane. Dobra, z topielcami jeszcze damy radę. To są takie małe kanalie. No, które tak naprawdę nic nie umieją. A na kanaliach takich jak topielce da radę jakiegoś expa wyzbierać. O, no tu. I jeszcze jeden. Okej. Okay. O, taka grupa topielców to mi nic nie zrobi. Dobra. Tu
mamy jakichś kopaczy. Plus jeszcze jeden topielec. Rogę też sobie z chęcią ubiję. No ale się już powinien spalić, okej. Odcinek postaram się zrobić do 30 minut, bo no ja nie mam za bardzo czasu, chcę wykorzystać ten czas kto jak najlepiej. Idzie? Nie chcesz mnie chyba wysłać z powrotem do kopalni rudy, prawda? Muszę cię rozczarować. Nie wrócę tam za nic w świecie. Jesteś zbiegłym więźniem, prawda? Proszę, jaki jesteś domyślny. Z jakiego innego powodu mógłbym siedzieć w tej zatęchłej norze? Ta pieczeń pachnie wspaniale. Nie dotykaj! Tylko tyle? A ten? Drugi? Coś nie tak? Naprawdę musisz o to pytać? Nie wystarczy rozejrzeć się dookoła? Odkąd tu przybyłem, ci cholerni topielcy zdążyli się pojawić na całej długości rzeki. Na początku było ich... Nie mam pojęcia! Próbowałeś drogi przez przełęcz? Czy wyglądam na szaleńca? 20 żołnierzy nie zdołałoby mnie stąd wyciągnąć, dopóki grasują tamte bestie. Nienawidzę. Już sam ich smród wywołuje u mnie zimne dreszcze. A ich gulgotanie dosłownie mrozi. Jeśli tak strasznie chcesz, żeby obdarli cię ze skóry, to proszę ba... Co dostanę, jeśli ich zabiję? W zasadzie wystarczyłoby, gdybyś pozbył się tych topielców. Znalazłem czarny kamień runiczny. O. Ponieważ jesteś magiem, z pewnością znajdziesz dla niego jak... No git. Masz. Pozbyłem się topiel... Doskonale. Proszę. O, i dziękuję. Czy teraz zechcesz przekroczyć przełęcz? Nic z tego. Jeśli mnie złapią, zabiorą mnie z powrotem do kopalni. Nigdzie się stąd nie ruszam. Na kij, ja ci wybijałem tych topielców, skoro nie chcesz mi uciec. Debil. A jeszcze większy, że... O kurde, ale lagło. Dobra, mogę im uciec, bo w sumie i tak są bezużytecznymi NPC-tami. Chciałem tylko wziąć skrzynkę. Jeszcze się spotkamy! Dobra, zamknij się, rycie. Okej, odpuścili sobie. Zapisać grę o tym ważnym. Bo będzie kapowo. Bo będzie kapowo. Okej. No to działamy, nie? Przecież takie gówna nie będą mnie bić. No, w sumie mogę mu uciec. Ześlizgnął się i jego strata. I nie dogoni mnie, nie. O kurde. Teraz trzeba dobrze pomyśleć, jak to znowu rozegrać, tak? Abyśmy mogli to przeżyć. No nic. O kurde. No to ładnie, żeśmy wpadli. Naprawdę muszę przyznać, że no teraz to nam się w cholerę udało. Dobra, Serafisy. Trzeba przesprintować. Okej. I myślę, że tak to powinno zadziałać. Dobra, działa. O kurde. Ty uważaj. Dobrze, uciekamy. Jest już coraz lepiej. Uciekaj! Najszybciej jak tylko potrafisz! Osiągniemy ten cel, tylko trzeba dobrze uciec. Jest, udało. O kurde, troll. A niech... Dobra, tu mi pomogą. Dostanę cię, bandyto! Help! No i ładne mam tu wsparcie, kurde, trzeba przestać. Aha. Koniec z tobą. Pięknie. Odłóż broń. Hey, stój! Nie jesteś wcale taki ani kroku głupi, dalej. Na jakiego wyglądasz. Nie ma sprawy. Czyżby?
No proszę, kolejna zagubiona owieczka, co? Z początku wziąłem cię za... Widzę jednak, że nie jesteś jednym... Człowieku, schowaj broń. Nic ci nie zrobiłem, więc możesz opuścić swoje nerwy. Trzy wytrychy, okej. Zawsze w zapasie będą. Da, podkę chciałem, ale w sumie możemy to i też zjeść. No, czemu nie zjadasz? Chyba będzie się już nieco postarzał przez nasz brak nagrywania. Ale wiecie, jak to jest bez siebie. On też człowiek, więc on też się starzeje. Okej. Teraz może jeszcze pogadamy z nimi dokładnie. Wyglądasz na myśliwego, ale chyba nie wiesz za bardzo, co zrobić z wolnym czasem. Ta, tu się z tobą zgadzam. Czekam więc tutaj i staram się robić to, co umiem najlepiej. Aha. Podejdź bliżej ognia. Jesteś byłym więźniem zza bariery? Nie, nie. Skąd ten pomysł? Przybyłem tu tylko po to, żeby się szybko wzbogacić. Ktoś z tych okolic powiedział mi, że te ziemie to świetny teren łowiecki. Sporo zwierzyny. Jeśli wiesz, co mam na myśli. Ostatnio zaś jedyną rzeczą, o jaką tu naprawdę łatwo, jest możliwość oberwania od orków, jeśli zapuścisz się zbyt daleko. A ja jeszcze pozwoliłem się tym durniom zastraszyć. Znam tych żartownisiów. Mimo to wydaje się, że jakoś sobie radzisz. Cóż, nie mogę narzekać. Mimo tych zafajdanych orków, tereny na obrzeżach rzeki należą do stosunkowo bezpiecznych. Wydaje mi się, że nie lubią zbliżać się do wody. No, choć może to tylko zbieg okoliczności. Nie, no nie lubią. Bo zataplają sobie te swoje jaja, no i potem się im rozpuszczą. No jak to orkowie, no. Dlaczego jest ci żal Engroma? Ponieważ ślepo za mną podąża. O nic nawet nie pyta. Przez to wpakowaliśmy się w kłopoty. Chciwość, jak widać, nie popłaca. Aha. Czyli wielki nie wypał. Na co polujesz nad rzeką? Co to za pytanie? No, przejdź się tylko brzegiem, a szybko się domyślisz. Oczywiście na topielce. Niełatwo złapać te bestie, ale za to smakują wyśmienicie. Od czasu do czasu natykam się też na ścierwojady, ale nimi też nie pogardzam. Spoko. Put your hands up, kurwa. Jak leci? Fatalnie. Co jeszcze mogę powiedzieć? Całymi dniami tylko w górę i w dół tej cholernej rzeki. Orkowie po lewej, bandyci po prawej i ciągle tylko to mięso topielców. Trudno to wytrzymać na dłuższą metę. Zastanawiałeś się kiedyś nad opuszczeniem tego miejsca? Tak, pewnie. Nie ma problemu. Najpierw przedrę się przez hordy orków, powiem dzień dobry potworom krążącym po całej okolicy, a potem spacerkiem przejdę sobie przez przełęcz. To by była niezła sztuczka. Ale ja jakoś się tu przedostałem. Czy chcesz mi powiedzieć, że właśnie przekroczyłeś przełęcz? Yep. Jak widać, tak. Miałeś szczęście. Jeśli o mnie chodzi, to dopóki w okolicy trochę się nie uspokoi, nie zamierzam się w ogóle stąd ruszać. Jak idzie polowanie? Polowanie jest moją jedyną pociechą. Przydałby się od czasu do czasu jakiś inny cel niż te przeklęte topielce. Żeśmy sobie z nimi pogadali. Nie dali nam konkretnego celu. Chyba nie mają hajsów. Dlatego. No cóż, bieda ich też jakoś zaatakowała. I narzekają. O, tu mają te topielce. Zaraz załatwimy ich problem. O, ekstra. Nie było tego dawno.
tego podziękuję. I właśnie chyba żeśmy sobie odkryli przejście do zewnętrznego pierścienia, tylko no tu się zapuszczają orkowie, no nie ma co. No to w masowych ilościach to nie są pary, tylko dziesiątki. No dobra, zapisać grę i trzeba będzie się tam przedrzeć. Aha, co teraz, nie wie kogo szukać? Doprawdy. No to biegniemy, no. Bo teraz to się będzie ostro działo i coś czuję, że zginę zaraz. O kurde. No, te klimaty, a zwłaszcza tych elitarnych, tylko raz przywalą i ginę. Kurde. No, jesteśmy dalej słabi, jeśli chodzi o walkę z orkami. No nie, musiałbym sobie zmienić przycisk na leczenie się mikstur. Kurde, no jak mam z nim walczyć, to jest naprawdę już tragicznie. Ale pamiętam jedną z tych metod, dzięki któremu możemy się przydostać do tej górniczej doliny. O kurde, zabiły mnie. Nie wierzę, te ci orkowie się nie boją wody. A może mają tam jakieś, nie wiem, pancerhausy, kurde, w tych jądrach, że kurde się nie boją tej wody moczyć. Zaraz tam przejdziemy. Nie, trzeba jakoś to dobrze rozplanować. Tak być nie może. No i teraz wyciągają mieczyki. I teraz trzeba będzie biec. No i genialnie, genialnie. O kurde. Oj, ginę. Ginę. Ała, ale mnie ciepnął. Ale nie wyciągaj magii. A, no to już wpadliśmy całkowicie. Działa to. Wszystko działa, tylko teraz dotrzeć tam, teraz tylko tam dotrzeć. Już ci niewiele brakuje. Tylko niech te gamonie cię nie pogryzą. Jest, zaraz będziemy na miejscu. Dobrze, ominiemy tych orków. Tylko nie spieprz. Tylko tej szansy nie spieprz. Pamiętaj. Dobra, idziesz. Idziesz! Dobrze. I nie dedaj. Nie dedaj. Jeszcze jedna z tych bestii! Ale czemu ty tam nie wskakujesz? No, i dobra. Jo! Wiedziałem, że komuś się uda. Przybywasz zza przełęczy? Alarm! W takim razie naszemu posłańcowi udało się przejść. Nie, wasz posłaniec poległ. Przybywam tu z rozkazu Lorda Hagena. Przeklęci orkowie! Kapitan Garond na pewno zechce z tobą porozmawiać. Znajdziesz go w wielkim budynku chronionym przez dwóch strażników. Dobra. Znowu jedna z tych głupich bestii. A ci orkowie tam... Ci... Oni też umieją się tu wspinać? Nie gadajcie, że tak. Nie. Cóż, trzeba się na serio bać tych orków. Dobra, do Garonda. I to od razu, bez zgadania. Ale jak ja mam tu normalnie podróżować? Jak tu co chwilę orkowie? Zatrzymaj się! Kim jesteś? Nieważne kim jestem, ważne skąd przychodzę. Niedawno przekroczyłem przełęcz. Będziesz sprawiał problemy, czy po prostu pozwolisz mi wejść? Skąd miałem wiedzieć? Oczywiście, że cię wpuszczę. Wchodź. No i dobra. A nie, kurde, żołnierze Gomeza. Zapłać 1000 zbroje grudy, to przejdziesz. Będzie jeszcze więcej. Skąd się tu wziąłeś?
Nie jesteś górnikiem, ani jednym z moich ludzi. No, ja bym tego nie słucham. Przeszedłem przez przełęcz. Nikt przełęcz? Nie chce wiedzieć. I udało ci się przez nią przedostać? Na Inosa. To wszystko tylko plotki. Co cię tutaj sprowadza, magu? Powinien był wiedzieć lepiej. Hagen mnie przesłał. Przybywam na polecenie lorda Hagena. Mam mu dostarczyć dowód na istnienie smoków. Zamierzasz więc znaleźć taki dowód, a potem wrócić do bezpiecznego miasta, co? Coś w tym sam stylu. Tak mówiłem. A więc chcę dowodu. Dostanie go. Ale nie odeślę cię do lorda Hagena bez dokładnych informacji dużo o rudzie. By mnie to kosztowało. Słuchaj, lord Hagen musi się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja i ile rudy wydobyliśmy do tej pory. Tylko w porządku. Wie, co jest dobre, co mam dla ciebie zrobić? Wysłałem 3 ekipy górników, ale żadna z nich nie przysłała mi jeszcze ani bryłki. Żadna tajemnica. Udasz się do każdej z nich i wybadasz, jak przebiega wydobycie. Potem napiszę list, który zaniesiesz lordowi Hagenowi. Cóż, chyba nie mam wyboru. No nie masz, przykro mi. Dużo by mnie to kosztowało. Ale dlaczego właśnie ja? Bo potrafisz prześliznąć się przez linię wroga. Moi ludzie nie mieliby żadnych szans na twoim miejscu. A ty już raz pokonałeś tę drogę. To zadanie w sam raz dla ciebie. Powinien był wiedzieć lepiej. Skoro tak uważasz. Potrzebuję lepszego wyposażenia. Porozmawiaj z magiem Miltenem. On będzie wiedział, czego ci potrzeba. Aha, a no w sumie jest tu Milten. Kto ci to powiedział? Gdzie mam szukać twoich górników? Weź tę mapę. Zaznaczyłem na niej 2 rejony, w których prowadzimy wydobycie. Powinien być mądrzejszy. Gdybyś miał jeszcze jakieś pytania, porozmawiaj z Parsivalem. On powie ci wszystko na temat górników. Spoko. Nigdy nie pytał o zdanie. Dobra. Pogadaliśmy z tym starym Marudą. A przejdzie czas na spotkanie się z starym, dobrym znajomym. Było dokładnie magiem tak, Miltenem. Ja akurat wiem, gdzie on tam kibluje. Nie mówię przecież niczego. Kurde. Za to, że został zgwałcony przez Trynkiewicza, wylądował właśnie w tym miejscu. Gdzie on jest? Czekaj. Pewnie na górze. Tam coś eksperymentuje. No jak przestało na maga. Gdzie on jest? Gdzieście Miltena zgubili? A, pewnie tutaj jeszcze. Trzecia opcja, jedyna. No, tam kurde bawi się w przetwór wódki. Siema. Kogo ja widzę? To nasz bohater zza bariery. I mam lepszą szatę od ciebie, gnoju. Nobie. Miło cię znowu widzieć, Miltenie. A ty ciągle tutaj, czy znowu tutaj? Znowu. Po upadku bariery wróciłem do klasztoru magów ognia. Ale gdy paladyni postanowili zejść do doliny, moje doświadczenie i znajomość terenu okazały się bardzo przydatne. Dlatego Najwyższa Rada wysłała mnie tutaj jako magiczne wsparcie dla całej ekspedycji. Pamiętasz jeszcze Gorna, Diega i Lestera? No pewnie. Oczywiście, że ich pamiętam. Cóż, Gorn i Diego daleko nie zaszli. Zostali schwytani w dolinie przez paladynów. Tylko Lesterowi udało się prysnąć, chociaż nie wiem, gdzie się teraz podziewa. Spotkałem Lestera. Jest u Xardasa. Przynajmniej jedna dobra wiadomość. Cóż, nie mam dla ciebie żadnych dobrych wieści. Mów dalej. Jak się mają sprawy? Paladyni przybyli tutaj, żeby zgromadzić jak najwięcej magicznej rudy. Ale biorąc pod uwagę smocze ataki i orkową armię, śmiem wątpić, czy im się to uda. Nie, na Inosa. Wyczuwam tu obecność czegoś mrocznego, czegoś bardzo złego. Ponura moc wypełnia całą dolinę. Cena za zwycięstwo nad śniącym okazała się bardzo wysoka. Upadek bariery to prawdziwa katastrofa. Jeśli to przetrwamy, możemy mówić o prawdziwym szczęściu. Zobaczymy, kto tego szczęścia zazna. Ile rudy zgromadziliście do tej pory? Ile rudy? Ani bryłki! Od jakiegoś czasu nie mamy żadnych wieści od górników. Nie zdziwiłbym się, gdyby już nie żyli. A na domiar złego jesteśmy atakowani przez smoki i hordę orków. Ta wyprawa to jedno wielkie niepowodzenie. Gdzie są teraz Gorn i Diego? Cóż, Gorn siedzi w tutejszym lochu za stawianie oporu paladynom. Diego został przydzielony do grupy górników. Porozmawiaj z paladynem imieniem Parsival. To on dobierał ludzi. Spoko. Chodźmy uwolnić Gorna.
To nie takie proste. Gorn jest skazańcem. Przy odrobinie szczęścia Garond wyznaczy jakąś grzywnę, po której zapłaceniu Gorn odzyska wolność. Tak, to możliwe. Daj mi znać, gdybyś się czegoś dowiedział. Masz może dla mnie jakieś wyposażenie? Garond kazał mi odwiedzić kopalnię. Skąd niby miałbym je wziąć? Jeśli chcesz, mogę ci dać runiczny kamień. Tylko tyle? Człowieku, takiś biedny. No mówię, no ma taką szatę od babuni, szlafrok z łazienki. Się nie dziwić, że taka szata wielka. A ja mam, kurde, z takiego pięciogwiazdkowego sklepu z szlafrokami, że on by z tego wyżywił całą Polskę, kurde. Za taką szatę. Ale nikomu jej nie oddam. Wydałem ile? 2,5 kg. Skurde, to nie ma mowy o tym, żebym oddać mu taką szatę. Czym się tutaj zajmujesz? Miałem sprawdzać czystość zgromadzonej rudy, ale na to przyjdzie mi chyba jeszcze poczekać. Chwilowo bawię się w alchemika. Dobra, rób tą wódkę jak, kurde, ruskie Putina. Już się wczuł w rolę alchemika z Rosji. Nie rozumiem w ogóle, czym on się tak przejmuje. Taki on wyciągał tą kulę. Co? Chce mieć 3 kulki w worku? No proszę bardzo. Może mieć nawet i 5. Mam swoje zdanie na ten temat. Tempiłuje jak najęty. Tego przydałoby się przekupić. Kogo pilnujesz? Więźniów. A kogo dokładniej? Kilku skazańców i najemnika Gorna. To twardziel, silny niczym wół. Ledwo obezwładniło go 4 mężczyzn. A w sumie widać. Przecież wiedział o tym wcześniej. Czy możesz mnie wpuścić do lochu? Nie, nikt nie wejdzie do lochu. Dotyczy to każdego. Ciebie, Miltena i całej reszty. To nie jest knajpa, gdzie można wchodzić i wychodzić, kiedy ci się tylko spodoba. Zapamiętaj to sobie. Okej. A zgoda? Nie zrobisz dla mnie wyjątku? Nie. Ty głupie. A jeśli ci zapłacę? Nie. Czy ty nigdy nie sypiasz? Nie. Dzięki łasce i nosa nie potrzebuję snu. No w sumie jesteś botem, no to kurde. Mówią to i owo. No i teraz trzeba będzie ratować naszego napastnika. Który dostał czerwoną kartkę i wylądował na ławce, no idiota, no. A trzeba, kurde, przepłacić się. Chcę, żebyś wypuścił na wolność Gorna. To niemożliwe. Popełnił wiele przestępstw i musi za nie odpokutować. Nie mogę go wykupić? Cóż, istnieje taka możliwość. Ale jego wolność będzie cię drogo kosztować. 1000 sztuk złota. To moja cena. To dużo pieniędzy. A Gorn dużo narozrabiał. Przynieś mi pieniądze, a ja puszczę go wolno. A nie ma innego sposobu? Dobra, trzeba będzie zarobić te 1000 golda. Nie wiem, skąd ja wytrzasnę takie hajsy. A w sumie na razie tu mamy 300. No patrzcie, trzymaliśmy trochę tego gówna. Pełna złota. Jak dużo? O! Dobra. WBK wypłaciłem z 500 zł, no i powiedziałem, a wypuszczę tego przypakowanego ciecia. Masz. Chcę wykupić Gorna. Dobrze. Idź do Gerolda i powiedz mu, że z mojego rozkazu ma wypuścić więźnia. Okej. Dobra. Zostaliśmy biedni, 14 golda. Tyle to ja sobie mogę kupić diabola. Za tyle kilka może nawet diaboli. O, kiepsko. Fuj, kiepsko. Babieczka chyba tam lubi lizać dupkę temu strażnikowi. Uwolnij Gorna. To rozkaz kapitana Garonda. Już przekazano mi taką wiadomość. Proszę, oto klucz. Możesz wejść do środka.
Grzeczny papa Smurf. Grzeczny. A tam możemy nie wejść. Ja bym tego nie zrobił. Git, git, git. Gdzie ten Gorn? W którym to lochu on tu przesiaduje? To będzie pewnie to. Yo, yo, madafako. Dość tego wylegiwania. Jesteś wolny. Najwyższy czas, żeby ktoś mnie stąd wyciągnął. Ale w życiu bym się nie spodziewał, że to będziesz ty. Dobrze cię znowu widzieć. Garant narzeka, że za dużo jesz i nie może sobie pozwolić na utrzymywanie takiego darmozjada. Skoro już o tym mowa, napiłbym się dobrego piwa. Chodźmy stąd, zbrzydła mi ta cela. W porządku, zobaczymy się u Miltena. Jasna sprawa. Jasna sprawa, brachu, kurde. Ty wiesz, że Polska wygrała Mistrzostwa Świata w siatkówce? A ty żeś tyle przegapił meczy siedząc w takim kiblu, kurde, z pedałem. Widzisz, przegapiłeś luju, o mało bym sam tam nie wylądował. Dobra, zaraz skończymy odcinek, tylko jeszcze skończymy tą przepiękną historyjkę, która zakończy się dzisiaj happy endem. Nie można wierzyć we wszystko. No, idziesz szczęśliwy, 3 kilo bicków, kurde. I się czuję bossem normalnie. To było przecież jasne. No i dobra. Zbierze się Rada Ministrów, kurde. Pełna 18. Nakopią tyle złota w tym rzędzie. Rządzie, kurde, rzędzie. Zajebiście, normalnie polski OP. Że, no kurde, to Polskę zachwyci. A jeszcze tym bardziej, że Mistrzostwa Światła. Światła, kurde. No i po tej godzinie to zawsze mi się coś odjebie, nie tak. Dobra, no. I teraz tak. A ten do siebie mówi? Tego jest więcej, wierz mi. Aha, dobra. Działa. Masz tu Gorna. Uwolniłem Gorna. Dobra robota. Zastanówmy się, co dalej. No właśnie, co dalej? Co zamierzasz dalej robić? Wrócić do klasztoru. Zaczekam tutaj jeszcze trochę, ale skoro Gorn znów jest na wolności, mogę się z nim zabrać. Pyrokar musi koniecznie dowiedzieć się o wszystkim, co się tutaj dzieje. Jak uważasz? Mam tylko nadzieję, że Lord Hagen właściwie oceni zagrożenie. Wolę nie myśleć, co się stanie, gdy orkowie przekroczą przełęcz. Zatem bezpiecznej podróży. Hmm? Tak. Jeszcze z Gornem porozmawiamy. Słuchaj, dość się już tutaj wynudziłem. Mam wielką ochotę rozejrzeć się trochę poza doliną. Jak się przedostałeś przez przełęcz? Znalazłem ukrytą ścieżkę, która prowadzi przez opuszczoną kopalnię. Świetnie. Zaczekam na właściwą chwilę, a potem dam stąd nogę. Dokąd pójdziesz? Podobno Li jeszcze żyje. Spróbuję znowu do niego dołączyć. Spoko. Jeszcze się spotkamy. Możesz na to liczyć. Panie, w dialogu jest co innego, a mówią co innego. Ekstra. No i dobra. I tym spokojnym akcentem skończymy odcinek nasz w tym oto kręgu pentagrama. No, gdzie indziej mi się nie chce kończyć, tylko tutaj. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. W końcu dla was nagrałem tego Gothica. Narzekaliście, że go już nie było od 3 tygodni. No to teraz się dla was nagram i być może nawet jutro jeszcze wrzucę, jak tylko czas mi na to pozwoli. Dzięki jeszcze raz wielkie za obejrzenie, jeżeli wam się spodobał, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, yo!